A tak, jestem w garażu z tatą. Lubię być w garażu z tatą. Chodzę po aucie i się psocę. Halo, jak się pan czuje? Jak dzień minął, kochany? Co dobrego było? Nic nie było? Kto jest takim grzecznym kotkikiem? Kto tak ładnie czeka na mamusie? Mamusia zaraz wróci, tak? On jest taki samotny, mówi. Jestem taki samotny. Tak na balkoniku wypoczywam. Taram, tam, tararam, tam. Robię dla myszki obiad o kolację. Dzisiaj burza straszna w Gdańsku. I teraz tak, tutaj jest jeszcze, no taka można powiedzieć w miarę świeża ta cebulka. To jest kaszanka. Dolałem oczywiście wywaru. Dodałem oczywiście. Nie, o tak. Dodałem oczywiście wywaru. Ja to wlałem po prostu. O. Z tego. Dodałem wywaru. To wlałem. To ciach. To ma taki charakterystyczny smak. A na końcu, jak to już będzie ciepłe. Bo nie chcę stracić tego smaku, tego, tej papryczki, to po prostu tak tylko dodam pro forma, nie? W sensie nie będę obrabiał tego termicznie, tylko dodam tak i samą temperaturą ta papryka się zajmie. Nie chcę, żeby ona straciła swój smak, przeobraziła się w coś innego. No i myszka już przyszła, powiem wam. Myszka przyszła. Już późno, kurca fuks, no ale tak wygląda życie, nie? Na gorąco. Tak to, kochani, wygląda. Tak to się dzieje. Pewno zadawaliście sobie pytanie, dlaczego najpierw nie przysmażę cebulki. Albo odwrotnie. No, ja lubię wszystko naturalne, nie? Jak jest. Tak, wiecie. Cebulka ma jeszcze taki. Niektórzy mają na nią al dente, tak wiadomo, nie? Ona jeszcze tak troszeczkę straciła już swoją ostrość, ale jednocześnie taka jest chrupiąca, no. Teraz wyłączę gaz. Wyłączę gaz na raz i spróbujemy. No, jest taka jak lubię, chrupiąca. Ja pieprzu i soli zawsze dodaję na końcu, nie? Ja każdy sobie dodaje o samemu. Teraz to wyłączam, cyk. I teraz wyjmę te papryczki, nie? I one się samą temperaturą zagrzeją. I tak to, kochani, się prezentuje, tak to wygląda. A ten wywar, powiem wam, smaczny nawet to. Można by to wypić nawet. Powiem wam. Fajny taki. Smaczny ten wywar. I teraz to po prostu zamieszam, to się zmiesza i git. I potrawa, ja się patrzę. Smacznego.
hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. I'm Cześć kochani, wychodzę z pracy, ulewa jak 110, no szok, a mam dzisiaj białą bluzkę, jasne dżinsy, białe trampki, tak dla odmiany się ubrałam na biało i mam. Ale na szczęście chociaż tyle, że w tej najgorszej ulewie ja wskoczyłam do autobusu. Kupiłam szybko bilet, poszłam w ogóle zobaczyć, czy już jest do odbioru moja, poszłam zobaczyć, czy jest moja karta miejska do odbioru, jeszcze nie ma i szybko biegłam, bo już wiedziałam, że jest burza, grzmi, mówię, zaraz jak lunie, to będzie koniec świata. No i słuchajcie, wskoczyłam w tej najgorszej ulewie do autobusu, pan na mnie poczeka, to także są jeszcze cudowni kierowcy autobusów. No, a ja dzisiaj na biało, ale na szczęście już ta najgorsza ulewa minęła. Także teraz sobie po prostu troszeczkę pada. Ale Gdańsk na pewno już jest zalany. No i to jest ten kurczak, który myszka mówiła, że miałem zrobić. Myszka je, co to mówi? Nie dałem pieprzu i soli, tak jak powiedziałem wcześniej w filmie. Aha, no bo trochę mało pieprzu. Ty chcesz pieprz? No. Mam ci przypieprzyć? No, troszkę by się przydało. No to czekaj. Proszę, kochanie. Soli też by się przydało. No, myszkowicie. Co powiesz na takie połączenie papryki? Dobre. A ja bym jeszcze tutaj dodała makaron. Kugelmugel. O, wiem, chlebka sobie wezmę. No. Tak? No ja bez chlebka dziobałem. Bez chlebka? No. Ja bym wolała chlebka. Specjalnie tak chciałem, żeby papryka, wiesz, nie obrobiła się za bardzo, bo ona zmieni swój smak w ogóle i to... Bardzo dobre. No. Chociaż myszka pochwali. Mhm. Ale myszka mówi prawdę? Tylko chlebka sobie wezmę. Mhm. No dobra, to... O, i wiesz, ja tak lubię na chlebek. Myszka tak, na chlebek, Amka. Myszka też jajecznicę czasami tak narobi, tak też? Mhm. A właśnie tak lubię, na chlebek położyć. No, widzicie? Jaka grzeczna myszka? Ja zawsze jestem grzeczny. No jak żołnierzyk. Baczność. Baczność, tak. Prawo patrz, lewo patrz. Patnij. Spadło ci. I co, złapał cię deszczyk czy nie? Udało ci się jakoś? Udało mi się. Pan na mnie poczekał w autobusie. I teraz znowu leje. A ja zdążyłam przyjść do domku. Takie szczęście mam. Dobra, to nie przeszkadza. Myszce, niech myszka je. Smacznego. Jak tam było beze mnie dzisiaj? No powiedz, jak było? Dlaczego łóżka mi nie pościeliłeś? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Wasze koty też tak robią? Ja mówię zawsze na niego Joda, jak on tak robi. Joda.
Rudy, co tam pod tym łóżkiem robisz? Powiedz, czarny jak fajnie, jak jest lato. Tak długo jest widno, nie? Tak długo widno. Rudy, gdzie zwiewasz? Rudy.